Cześć moi drodzy, z tej strony Mariusz Grewkowicz, wasz przewodnik tatrzański. Serdecznie witam was moi drodzy na ósmych rozmowach z przewodnikiem tatrzańskim. Dzisiaj będziemy kontynuowali to, co zaczęliśmy w zeszłym tygodniu, czyli porozmawiamy sobie szczegółowo o Orlej Perci. Tym razem moi drodzy, będziemy mówili o odcinku Orlej Perci, najpierw od Koziego Wierchu do Skrajnego Granata, a następnie od Skrajnego Granata przejdziemy się na Krzyżne, czyli dokończymy Orlą Perć. Pokażę wam, moi drodzy, prawie 30 zdjęć, tak jak tydzień temu. Omówię wam trudności trasy. No i sprzedam wam kilka takich fajnych, przydatnych rzeczy. Wiem, moi drodzy, że dzisiaj mnie dużo w internecie. No bo dzisiaj była wycieczka z przewodnikiem na Giemont. Mam nadzieję, że oglądaliście i że się wam podobało. Jeżeli macie jakieś fajne pomysły dla nas, dla portalu tatrzańskiego, to moi drodzy, serdecznie was zapraszam do dzielenia się nimi. Dajcie mi znać, czy wszystko dobrze słychać. Też witam Włocławek. Dajcie, napiszcie, czy wszystko fajnie słychać, widać. Moi drodzy, ja na razie, na chwilę zmieniając temat górski, to bardzo się cieszę z tego, że już fryzjerzy ruszyli, bo na kolejnych rozmowach z przewodnikiem będę wyglądał normalnie, więc będzie fajnie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich fryzjerów, no, bo są naprawdę przydatni. Zresztą jak każdy, wszyscy jesteśmy przydatni, każdy robi coś dla drugiej osoby, więc jest naprawdę bardzo fajnie. Dobra, moi drodzy, prośba do was jest taka, abyście tę relację udostępnili. Ja mówię to do osób, które oglądają na Facebooku, żeby było nas jak najwięcej. Dzięki Przemek za poprawę. Nie wiem, czy to jest słusznie, czy granatu, czy granata. Mniejsza z tym, nie bawimy się w profesora Miotka, ale sprawdzę sobie to jeszcze, chociaż już to sprawdzałem i zapomniałem, więc w sumie bez znaczenia. Moi drodzy, będę dzisiaj pokazywał dużo zdjęć, więc osoby, które oglądają na Instagramie, proszone są o przejście na Facebooka. Tak samo jak osoby, które oglądają na stronach, na których jak rozpostuję na Facebooku tę relację, czyli na przykład na moim fanpage'u przewodnickim, proszone są, żeby przeszły na portal tatrzański, ponieważ jak będziecie zadawać mi pytania, to ja nie widzę pytań z innych stron. Widzę tylko stricte z portalu tatrzańskiego. Zatem bardzo, bardzo was o to proszę. Pozdrawiam Aleksandrę Łódzki, jestem z Rawy Mazowieckiej, oczywiście już tam nie mieszkam, więc serdecznie pozdrawiam województwo łódzkie, bo Rawa Mazowiecka jest w województwie łódzkim. Więc moi drodzy, osoby z Facebooka, udostępniajcie tę relację. Taka moja prośba do was, żeby było nas jak najwięcej, żeby dużo osób wiedziało o tym, że taka inicjatywa jak rozmowy z przewodnikiem się dzieje. No i moja prośba jest taka, żebyście polubili, zasubskrybowali portal tatrzański na YouTubie, ponieważ tam będzie zapis z tej relacji, a następnie będzie też możecie zobaczyć zapisy z poprzednich odcinków, także z pierwszej części Orlej Perci oraz zapis z ciekawostek tatrzańskich, które prowadzi mój kolega Krzysiek. On prowadzi swój program też na żywo, też o 19:30, tylko że w czwartki. Polubcie ci, co oglądają na Instagramie, tak wy, polubcie portal tatrzański na Facebooku, a ci, co oglądają na Facebooku, wy polubcie portal tatrzański na Instagramie. Jeszcze kończąc takie, że tak powiem, treści reklamowe, bardzo będzie mi miło, jak polubicie moją stronę przewodnicką, wpisując na Facebooku przewodnik tatrzański Mariusz Grewkowicz i na Instagramie wpisując przewodnik Mariusz. To jest dla mnie, moi drodzy, takie miłe podziękowanie za moją pracę dla was. Ja się bardzo cieszę, że mogę się z wami co poniedziałek spotykać, ponieważ nie ukrywam, że to dla mnie fajny, taka odskocznia poniedziałkowa, no i też było fajnie, szczególnie jak był ten okres takiego lockdownu, kwarantanny, gdzie wszyscy siedzieliśmy w domach. Ja mogłem, że tak powiedzmy, wirtualnie chociaż do was wyjść, więc naprawdę ten cykl przy rozmów z przewodnikiem jest dla mnie bardzo ważny. Cieszę się, że jesteście. Moi drodzy, o poczekajcie, dużo piszecie. Bardzo mnie to cieszy. Też pozdrawiam Holandię, wszystkich pozdrawiam, pozdrawiam Poznań. Bardzo dużo ludzi z Poznania mam na wycieczkach, moi drodzy. Poznań lubi góry, ja lubię Poznań. Dobra, moi kochani, 5 minutek za nami. Przypomnę tylko, że będę pokazywał zdjęcia, więc na Facebooku będą one się wyświetlały, na Instagramie ich nie będzie. I osoby, które chcą zadawać pytania, muszą to robić przez fanpage portalu tatrzańskiego na Facebooku lub Instagramie, ponieważ ja na innych stronach, na których to leci na Facebooku, nie widzę pytań, ponieważ to jest tak zwany crosspost, czyli po prostu udostępniam te relacje. Dobra, moi drodzy, jak ktoś chce usłyszeć trochę więcej o historii Orlej Perci, to zapraszam was na naszego YouTube'a. Tam w Ciekawostkach Tatrzańskich kolega Krzysiek opowiedział dokładnie historię i ciekawostki związane z Orlą Percią. Jeżeli ktoś chce usłyszeć o przygotowaniu się do Orlej Perci, poruszaniu po łańcuchach oraz o odcinku od Zawratu do Koziego Wierchu, to zapraszam także moi drodzy na naszego YouTube'a, ponieważ tam możecie obejrzeć naszą audycję z zeszłego tygodnia. A my, moi drodzy, zaczynamy z dzisiejszą audycją.
I chciałbym, moi drodzy, zacząć od tego, ponieważ wiele osób tutaj popełnia bardzo, bardzo duży błąd, ponieważ jak jesteśmy na Kozim Wierchu i chcemy iść w kierunku Granatów, to dużo osób idzie z Koziego Wierchu bezpośrednio Granią. Moi drodzy, zapamiętajcie sobie jedną bardzo ważną rzecz. Tu trzeba czytać mapę. Żeby z Koziego Wierchu ruszyć w stronę Granatów, trzeba iść szlakiem w kierunku pięciu stawów. I on dosłownie po 10 czy tam 12 minutach ma rozgałęzienie. Wy idziecie w lewo w stronę Granatów, a w dół szlakiem czarnym schodzi się do Doliny Pięciu Stawów. Gdzie cześć, Krzysztof. Nie wiem, dlaczego przypominam ci Bogusława Lindę, czy to te piękne boczki, które noszę na sobie, ale to jeszcze tylko do czwartku, bo fryzjer mnie. Ja odwiedzę fryzjera, o, w ten sposób, bardzo się z tego cieszę. Więc moi drodzy, pamiętajcie o tym, ja zawsze będę kładł bardzo dużą wagę na tę kwestię, że jak, moi kochani, chodzicie po Orlej Perci, to pamiętajcie o tym fakcie, że po prostu jak schodzimy z Koziego Wierchu na dalszą część trasy, to nie idziemy Granią. Ja naprawdę masę ludzi z tej części, że tak powiem, cofnąłem krzykiem, a nawet jedną panią podczas mojej wycieczki, no, powiedziałem mojej grupie, żeby stanęła, poczekała i sam poszedłem do góry i ją sprowadziłem z trudnego terenu, bo weszła naprawdę w trudny teren i bała się zejść. Dopiero potrzebowała pomocnej dłoni, żeby ją przytrzymać, opuścić. No tam nie był trudny teren oczywiście, ale informuję Was o tym, że trzeba zejść troszeczkę szlakiem. Jest to nagminny błąd turystów, moi drodzy. Słuchajcie, odcinek od Koziego Wierchu do przełączki nad Dolinką Buczynową nie nastręcza żadnych trudności. Należy się tam tylko skupić, aby w kilku miejscach nie zgubić szlaku. Poza tym mamy ścieżkę taką zwykłą trekkingową, jak w podejściu na Kozi Wierch od pięciu stawów. I kilka takich krótkich, małych, przyjemnych ścianek wspinaczkowych, czyli jest to dość łatwy odcinek. Ogólnie odcinek od Koziego Wierchu do skrajnego Granatu jest, moi drodzy, najłatwiejszym odcinkiem Orlej Perci. Więc słuchajcie, teraz Wam pokażę zdjęcie, żebyście mogli zobaczyć. Tu macie zdjęcie, to jeszcze nie jest stricte przełączka nad Doliną Buczynową, ale to już jest, moi drodzy, przed nią samą. I tutaj, moi drodzy, rozpoczyna się zejście w stronę Żlebu Kulczyńskiego. To jest miejsce średnio lubiane przez turystów. Za chwilę Wam pokażę. Rwie? Dajcie mi znać, czy rwie, czy jest dobrze. Bo ja widzę siebie. Jest dobrze. No wydaje mi się, że powinno być dobrze, moi drodzy, ale jak coś jest, napiszcie mi na Facebooku, czy jest dobrze. Dobra, wracając do meritum. Słuchajcie, to zdjęcie, które widzicie, to jest kawałeczek przed przełączką nad Dolinką Buczynową, która jest na wysokości 2225 metrów i za chwilkę rozpoczyna się zejście w stronę Żlebu Kulczyńskiego. Tylko, moi drodzy, jak wejdziecie już na te płyty, na których widzicie stoją dziewczyny, to należy bardzo uważać, ponieważ musimy zejść takimi niewdzięcznymi płytami w stronę właśnie przełączki i Żlebu Kulczyńskiego. I co jest, moi drodzy, bardzo ciekawego w tym, no to, że jak jest ślisko, to naprawdę można sobie zrobić krzywdę. I potem mamy też kilka takich czujnych momentów, aż zejdziemy na samą przełączkę i wejdziemy do Żlebu. Więc musicie o tym pamiętać, że to jest takie wyjątkowo czujne miejsce. O, a tutaj już mamy na górze przełączkę oraz, moi drodzy, sam Żleb Kulczyńskiego, tutaj rozpoczynamy zejście. Słuchajcie, co do samego Żlebu Kulczyńskiego, bo o nim krążą. Okej, piszecie, że jest okej, że nie rwie, to bardzo mnie to cieszy. Super, dziękuję. Słuchajcie, co do samego Żlebu Kulczyńskiego, to on jest tak strasznie demonizowany. Dużo osób mówi o nim, że jest najtrudniejszy na Orlej Perci i tak dalej. Ja, moi drodzy, jeżeli mam być szczery, to ja dzisiaj dojdę do momentu, którego ja najbardziej na Orlej Perci nie lubię i będziecie mogli się dowiedzieć, jaki to jest moment, ale Żleb Kulczyńskiego nie jest taki straszny, jak go malują. Jednak trzeba czujnie schodzić. I co ja lubię w Żlebie Kulczyńskiego, to jest to, moi drodzy, że on jest lity, tak? Nic się nie sypie. No może troszeczkę niżej, ale ogólnie jest dobrze. Jak widzicie na zdjęciu, które się Wam wyświetla na Facebooku, jak ktoś ogląda na Facebooku, to to widzi, na Instagramie tego nie widać, to ja zaczynam zejście od lewej strony. I idę tak, aż tak długo, jak jest bardzo łatwo i dopiero potem skręcam w prawo do ściany, tak jak mi jest wygodnie. Czyli najpierw idę w lewo, ponieważ uważam, że są lepsze stopnie.
I następnie, moi drodzy, schodzę już do prawo do ściany. Zobaczcie sobie kolejne zdjęcie, bo to było tak. Puszczę wam kolejne zdjęcie. O, tu będziecie widzieli żleb w całej okazałości. Tutaj możecie zobaczyć na tym zdjęciu, że już jesteśmy po prawej stronie. Żleb się zaczyna na górze, następnie zeszliśmy w lewo i wróciliśmy w prawo, moi drodzy, do ściany. Na pewno wracamy do tej ściany przed takim progiem skalnym, który trzeba zejść. Nie da się tego progu skalnego przegapić, ponieważ najwięcej osób schodzi go na tyłku, czyli siada i się opuszcza na rękach. I moi drodzy, jak zejdziemy ten próg skalny, to następnie szukamy strzałek, które skierują nas do kominka pod czarnym niszkiem. I uwaga, aby nie przegapić, ponieważ no, jak zejdziecie zbyt nisko, no to będziecie się kierować w stronę no, hali gąsienicowej, tak? Więc nie możecie zejść zbyt nisko. To jest bardzo ważne. No, taką podpowiedzią, kiedy jest ten moment, jest właśnie to, moi drodzy, jak schodzicie żlebem. Słuchajcie, schodzicie żlebem i dochodzicie do takiego jedynego miejsca, bo ogólnie tak, żleb jest lity, nie ma łańcuchów, to trzeba sobie zapamiętać, ale jest w miarę, moi drodzy, przyjemny w zejściu. I odbicie do kominka pod czarnym niszkiem jest dosłownie, moi kochani, kilka minut po takim dużym progu skalnym. Taki próg skalny trzeba zejść, nie jest trudny, ale naprawdę trzeba uważać, bo jest dość wysoki i trzeba naprawdę się przyłożyć. Jest łatwy, ale czujny. I dosłownie jak zejdziecie z tego progu, teren znowu się robi w miarę łatwy, tak jak to było powyżej. I moi drodzy, za chwilkę skręcamy w prawo do kominka pod czarnym niszkiem, który zaraz wam pokażę. Jest to tak naprawdę jedyny odcinek z łańcuchami aż do skrajnego granatu, chociaż Tatrzański Park Narodowy zamontował nowe łańcuchy przed takim krokiem popularnym, też mam zdjęcie, tego pokażę. No i na tym przejściu z krokiem tam były dwa łańcuchy, tak? Więc one były od zawsze, ale dołożono kilka łańcuchów, ja wam troszeczkę więcej o tym powiem. Krzysztof, Mariusz, załatw taką koszulkę. No musisz zostać przewodnikiem, dołączyć do ekipy portalu Tatrzańskiego. Jako przewodnik dostaniesz taką koszulkę. Wszystkich przewodników wyposażamy w takie cuda. Fajna, termoaktywna koszulka, wysokiej jakości, polska produkcja, więc naprawdę, naprawdę polecam. Ale trzeba być w zespole, że tak powiem. Dobra, postawię sobie tutaj wodę. Okej, okay. Dobra, więc moi drodzy, jesteśmy na tym momencie i dochodzimy do kominka pod czarnym niszkiem. Czyli moim zdaniem, moi drodzy, ja bym tego żlebu kulczyńskiego aż tak nie demonizował, nie uważał go za jakieś wybitnie najtrudniejsze miejsce na Orlej Perci. Ja go uważam za bardzo przyjemne miejsce na Orlej Perci. Mi się bardzo podoba, ale rozumiem ludzi, którzy nie są przyzwyczajeni. Słuchajcie, jak ktoś chodzi dużo poza szlakiem, to no, żleb kulczyńskiego nie zrobi na nim większego wrażenia, bo jest elity. Na przykład jak się idzie na wysoką żlebem, to, moi drodzy, tam jest krucho. Jest trudniej niż w żlebie kulczyńskiego. No jest krucho, tak? Czyli jest trudniej po prostu, tak? Bo nie dość, że jest trudniej, co wynika z samego po prostu położenia, z samej stromizny żlebu, to jest jeszcze krucho, co jest, kruszyzna jest zawsze bardzo, bardzo niefajna. Dobra, podchodzimy do kominka pod czarnym niszkiem. Tutaj macie zdjęcie już w górnej jego partii. Możecie zobaczyć tutaj dziewczyny, które walczą z kominkiem pod czarnym niszkiem. Tam jest właśnie wiele momentów, gdzie lepiej jest się rozpierać, kłaść jedną rękę na skalę, podciągać jedną ręką za łańcuch, no i iść do góry. Ogólnie kominek pod czarnym niszkiem jest bardzo ciekawym i czujnym miejscem. Na pewno jest to siłowy odcinek, jednak jest dobrze ubezpieczony, moi drodzy. No w kilku miejscach trzeba się mocniej podciągnąć, więc wymaga siły, ale to, co już mówiłem na pierwszym live o Orlej Perci. Słuchajcie, Orla Perć nawet nie tyle, co jest trudna technicznie, ale, moi drodzy, Orla Perć przede wszystkim jest trudna kondycyjnie. Ja nieraz naprawdę miałem super zawodników na Orlej Perci, którzy byli super przygotowani, szybciutko podeszliśmy na zawrot, super doszliśmy do Koziego Wierchu, ale od skrajnego granatu no już mieli problemy, moi drodzy. Dlaczego? Bo po prostu byli zmęczeni. To jest bardzo trudna trasa pod kątem wydolnościowym, fizycznym. Słuchajcie, tutaj zobaczcie jeszcze jedno zdjęcie z kominka pod czarnym niszkiem. Możecie, o proszę. Fajnie widać, dziewczyny sobie walczą z trudnościami. Dobra, dalej, moi drodzy, jest dość łatwo, ponieważ aż w drodze do
Za niego granata, graczy tam granatu, mniejsza z tym, który jest najwyższy z granatów, bo ma 2240 metrów. Chociaż jak się idzie na halę gąsienicową, moi drodzy, to wydawać by się mogło, że najwyższy jest skrajny granat, ale to jest takie złudzenie optyczne, które wynika z tego, że on jest po prostu bliżej. To tak samo jak się patrzy na grań Kościelców i praktycznie z każdej perspektywy turystycznej zadni kościelec, który jest 7 metrów wyższy od kościelca, wydaje się niższy. Dopiero z kilku perspektyw ze szlaków turystycznych widać tę różnicę na korzyść zadniego kościelca. Tak samo jest z granatami. Zadni granat z większości takich turystycznych pozycji wygląda na niższy, a skrajny wygląda na najwyższy, pomimo tego, że skrajny jest najniższy, ale nie jest dużo niższy, ponieważ ma 2225 metrów, a zadni ma 2240. Czyli tak, od kominka, moi drodzy, pod czarnym niszkiem, aż do zadniego granata mamy zwykłą ścieżkę. Brak trudności. Należy się jednak, moi drodzy, po prostu skupić na tym, aby nie zgubić ścieżki. Co jeszcze niedawno nie było takie trudne, ale Tatrzański Park Narodowy się postarał i odmalował oznaczenie Orlej Perci, co mi się bardzo, bardzo, że tak powiem, spodobało, ponieważ dla Was, turystów, jest lepiej. Jak ktoś nie zna tego szlaku, to lepiej, żeby się po prostu, no, nie zgubił, tak? Przed samym zadnim granatem, moi drodzy, możemy jeszcze uciec w dół, ponieważ jak zaczniecie Orlą Perć i będziecie widzieli taką serpentynę, serpentyna to jest, jakby to mam powiedzieć, o, pokażę palcem, tak będzie lepiej, taki zawijas, taki szlak. Jak zobaczycie taką serpentynę w stronę granatów, to jest to szlak koloru zielonego, który prawie z wierzchołka zadniego granatu sprowadzi Was na halę gąsienicową. Później możecie zejść na czarny staw gąsienicowy i do murowańca. Bardzo fajnego schroniska zresztą. A więc dobra, moi drodzy, dochodzimy zatem do zadniego granata. Ja nie chcę za bardzo ten jakoś odcinek opowiadać, bo tam nic się nie dzieje. To jest taki odcinek, który dla osób, które idą od początku, jest takim fajnym odpoczynkiem psychicznym. Ale samo przejście granatów jest moim zdaniem ciekawe i na przykład ja wolę je przechodzić od właśnie idąc jakby całą orlą, bo pamiętajcie, że odcinek Zawrat Koziwierki jest jednokierunkowy. Dlaczego? Wydaje mi się troszeczkę trudniej, bo te kluczowe miejsca się schodzi, a schodzenie jest trudniejsze niż wchodzenie. No i po prostu lubię. No i słuchajcie, czyli tak, zaczynają się trudności. Z zadniego granatu schodzimy w kierunku pośredniej ścieżkowej przełączki. Nie ma ubezpieczeń, jest łatwo, ale krucho oraz wąsko. Więc jakieś potknięcie, moi drodzy, nie wchodzi w grę, ponieważ no, można sobie zrobić krzywdę. I następnie właśnie wychodzimy taką dużą skałą na przełączkę. Już Wam pokażę. O, widzicie? Tutaj jak dziewczyny walczą. Tutaj dziewczyny walczą, moi drodzy, z tą ścianką i wychodzą na przełączkę. Słuchajcie, tutaj ktoś zadał pytanie, czy środki dezynfekujące zostały zamontowane przy łańcuchach, czy trzeba obecnie zabierać rękawiczki. No ja potraktuję to jako żart. Tak mi się wydaje, mam nadzieję przynajmniej, że to jest żart. No wiadomo, że nie da się, moi drodzy, no, dezynfekować tat, bądźmy poważni, tak? No jeżeli ktoś nie chce i się po prostu obawia o swoje zdrowie, no to lepiej jak pozostanie w domu, ja to szanuję, uważam, że każdy ma prawo myśleć i robić, co mu się podoba, dlatego jeżeli ktoś się boi, to lepiej po prostu, żeby po prostu został w domu. Tatry nie uciekną. Słuchajcie, zawsze na moich wycieczkach powtarzam, że Maciej Sieczka jako pierwszy wszedł na Świnicę, jako pierwszy zdobył granaty, jako pierwszy wszedł na Mnicha, te wszystkie szczyty stoją, a Sieczki już z nami nie ma, moi drodzy. Moi drodzy, tak, zejście z tego zadniego granatu na pośrednią ścieżkową przełączkę jest takie fajne, czujne. Należy tutaj zachować ostrożność i następnie krótką granią i wychodzimy na pośredni granat. Bardzo łatwo, bardzo krótko. Pośredni granat ma 2234 metry wysokości. Już Wam pokazuję jeszcze jedno zdjęcie. Tutaj już Patrycja się wdrapała. I widać, jak sobie zmierza w kierunku pośredniego granatu. Bardzo krótka ścieżka i bardzo przyjemna, moi drodzy. Słuchajcie, pokażę Wam jeszcze jedno zdjęcie, bo pominąłem. Jak się idzie od kominka pod czarnym niszkiem na zadni granat,
To jest jeden z moich ulubionych widoków na Orlą Perć. Zobaczcie sobie. To jest widok na dalszą naszą trasę. Jak sobie zobaczycie na to, co widać dalej, to od lewej strony na tym środkowym planie. Jak sobie zobaczycie na tym środkowym planie, to po lewej widać Orlą Basztę. Następnie jest pościel Jesińskiego, Przełęcz Nowickiego, tam jeszcze są Boczynowe Czuby, no i Buczynowe Turnie na prawo. To jest kolejny odcinek Orlej Perci i tutaj jak wszyscy stają, to łapią się za głowę, ja to może pokażę na sobie, łapią się za głowę, jest, o ja nie mogę, ile jeszcze drogi. Ja wtedy wszystkich uspokajam, będzie dobrze, słuchajcie, jest przygoda, jest moc, jest fajnie, ja lubię jak jest przygoda. Piotrek się pyta, dlaczego na pośrednim granacie jest błędnie wydeptana ścieżka. Nie, są bardzo dobre oznaczenia. Trzeba po prostu się rozglądać. Ścieżka jest wydeptana troszeczkę też w prawo, bo tam ludzie sobie odpoczywają, ale trzeba iść w lewo, nie na wprost, bo tam jest taki wielki żleb i można się zabić. Trzeba zejść kawałeczek w lewo. I moi drodzy, ja na granatach właśnie uważam, że od tego momentu zaczyna się zabawa. I ja bardzo lubię granaty. Dużo osób, które było ze mną w Tatrach, mówiło mi później o tym, że granaty były dla nich najtrudniejszą częścią, ponieważ jak ja idę z ludźmi przez Orlą Perć, to my się asekurujemy, tak? Mamy zestaw Via Ferrata, przypinamy się do łańcuchów, ja też mam linę, jakby ktoś potrzebował liny, zatem asekuracja jest bardzo ważna. No a na skrajnym, a przez granaty, raz, że jest się ciężko asekurować, no jest oczywiście do wykonania, jakby ktoś potrzebował, no to nie ma problemu, ja zawsze służę osobom, które są ze mną pomocą, także innym, jeżeli ktoś naprawdę miałby duże problemy, no bo ja uważam, że w górach jesteśmy po to, żeby sobie pomagać, góry nie są po to, żeby się uczyć egoizmu, a po to, żeby właśnie uczyć się współpracy. Więc dużo osób mi mówiło, że granaty były dla nich najtrudniejsze, ponieważ jak były wpięte do łańcuchów, to czuły się bezpiecznie, tak? Że ta ląża dawała im poczucie bezpieczeństwa, już nie mówiąc o osobach, które prowadziłem na linie. Oczywiście nigdy nie prowadziłem całą Orlą Percią na linie, no ale oczywiście były takie odcinki, że się na linie prowadziło. No a granaty były oceniane, moi drodzy, jako właśnie takie specyficzne, takie powietrzne bardzo. Słuchajcie, pośredni granat oferuje mało miejsca na odpoczynek, ale spore trudności na zejściu i brak ubezpieczeń. To Wam pokażę na kolejnym zdjęciu. I tutaj rozpoczynają się trudności. Możecie sobie zobaczyć. Tutaj, jak ktoś się boi, to może sobie zejść na tyłku. Ja nie jestem fanem schodzenia na tyłku. Uważam, że jest to błędne schodzenie, ale w tym przypadku uważam, że jest to ok, ponieważ tutaj nie ma miejsca na potknięcie się. Jest wąsko, nie jest łatwo, szczególnie dla osób, które zaczynają swoją przygodę z górami. To trzeba sobie bez bicia, moi drodzy, powiedzieć. Więc to nie jest łatwe miejsce, zdecydowanie. Tak jak to już Wam powiedziałem, wiele osób na moich wycieczkach mówiło, że ten moment był dla nich najtrudniejszy i należy, moi drodzy, na tym zejściu bacznie obserwować szlak, ponieważ wiele osób schodzi aż granią do miejsca, gdzie jest ten łańcuch z krokiem, ale jak zejdziecie po tym progu, które tutaj widać, to następnie szlak zawija w lewo i tam jest taki ciekawy przesmyk, który trzeba się przewinąć bardzo zgrabnie, przykleić się do skały, następnie nogami się przewinąć na drugą stronę. I moi drodzy, no jest to czujne miejsce, fajne, ale trzeba obserwować znaki. Dużo osób idzie trudniej, granią schodzi do samego dołu. To jest trudniej. Oczywiście da się zejść, moi drodzy. To jest Orla Perć, to nie jest, nie wiem, grań na ostry szczyt, tak? Czy bardzo trudna, czy inne granie tatrzańskie pozaszlakowe. To jest grań turystyczna, ale lepiej obserwować znaki, bo po to jest szlak turystyczny. Wiola pyta, mam pytanie. Nie mam lęku wysokości, ale mogę nie dać rady iść dalej. Czy sama mogę zejść? Oczywiście, jeśli idę z przewodnikiem. Wiola, jeżeli idziesz z wycieczką Portalu Tatrzańskiego i jesteś na wycieczce zorganizowanej, no to wycieczka zorganizowana jest dostosowana do osoby, że tak powiem, o najsłabszej kondycji. No, jeżeli trzeba zawrócić w danym miejscu, osoba nie może zejść sama z jasnych przyczyn, no to wtedy wycieczka zawraca cała. I nie ma się co bać, ponieważ góry nie uciekną. My jako przewodnicy po prostu dbamy o bezpieczeństwo. No ale oczywiście, jeżeli jesteś dobra fizycznie, nie masz problemów kondycyjnych i z lękiem, to się nie martw. Jeżeli będzie ci trudno, to przewodnik ci pomoże. Uwierz mi, że ja przeprowadziłem przez Orlą Perć wiele osób,
które naprawdę miały problemy i uważam, że bez przewodnika by jej nie przeszły, pomimo tego, że no, słuchajcie, no, ja nie będę ukrywał, Orla Perch to nie jest wspinaczka taka stricte z liną i tak dalej, że jest bardzo trudno. To jest przyjemny, trudny szlak turystyczny, ale dla osób, które na przykład biegają po mieście, jeżdżą na rowerze, trochę chodzą po Beskidach i tak dalej, to nie ukrywajmy, jest to, moi drodzy, no, niesamowite przeżycie, więc też nie ma, ja to nie lubię czegoś takiego, jak ktoś mówi, o Orla Perch, słuchajcie, to łatwo, ja to przebiegłem. Słuchajcie, na każdego kozaka znajdzie się większy kozak i o tym pamiętajcie. Ja mogę powiedzieć, że Orla Perch jest dla mnie łatwa, bo ja gdzieś tam się trochę wspinam w Tatrach, ale jest dużo ludzi lepszych ode mnie we wspinaczce. I on by powiedział, o, taki przewodnik ma już, co on tam zrobił w Tatrach. Szóstkową drogę, co najtrudniejszą w swoim życiu, tak? No i taka prawda, więc pamiętajcie, na każdego kozaka znajdzie się większy kozak, dlatego nie kozaczymy w górach, jesteśmy po to, żeby się wspierać, po to, żeby sobie pomagać i nie martw się o to, naprawdę ja miałem osoby, które przeżywały kryzysy na Orle i zawsze z tego wychodziliśmy obronną ręką, nie było z tym najmniejszego problemu. Okej. No i moi drodzy, gdy już to zejście z pośredniego granatu jest moim zdaniem trudne, przede wszystkim ze względu na to, że nie ma ubezpieczeń i zejście na skrajną sieczkową przełączkę jest trudne, moi drodzy. A skąd nazwa skrajne sieczkowe przełączki, znaczy skrajna sieczkowa przełączka i ogólnie sieczkowe przełączki na granatach? Jak ktoś uważnie słucha, to mógł wysłuchać, że powiedziałem, iż pierwszym zdobywcą granatów był Maciej Sieczka, no i właśnie od pierwszego zdobywcy te przełączki się tak nazywają. Karolina pyta, kiedy planujecie wyjścia, prawie wszystko jest sprzedane, wejdź na wycieczki.portaltatrzański.pl, tam są wycieczki, jakieś pojedyncze miejsca na Orlą Perch zostały. No i słuchajcie, na skrajnej sieczkowej przełączce jest ten popularny łańcuch, tak, na którym się turyści zastanawiają, ale jeszcze zanim do niego dojdziemy, to Wam pokażę nowe łańcuchy, które zostały zamontowane. To są łańcuchy zaraz przed skrajną sieczkową przełączką, przed tym krokiem. Kiedyś, moi drodzy, nie było tych łańcuchów i było trzeba czujnie przejść po skalę. Była taka klamra, której było można się tylko złapać. I moi drodzy, no ona już była w fatalnym stanie. Ja nigdy nie zapomnę, jak przewodnik i VBV pan Marek Pokrzan, który moim zdaniem jest naprawdę bardzo, bardzo dobry i klasy specjalistą i jestem ciekawym człowiekiem, właśnie krytykował, dużo razy już zgłaszał do TPN-u, że ta klamra tam stoi i jest po prostu śmiertelnie niebezpieczna. No i na szczęście po wielu różnych apelach różnych osób, no ona została usunięta i zostały zamontowane łańcuchy. Moim zdaniem niepotrzebnie, bo fajnie było, jak ich nie było. Ja bym łańcuchów już nie montował na Orlej Perci, tylko zrobiłbym z niej via ferrata. Jeżeli chcemy mówić o bezpieczeństwie na Orlej Perci, to moim zdaniem powinniśmy zrobić z niej po prostu via ferrata, tak? Więc to są te nowe łańcuchy, a teraz możecie przejść do tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli sobie zobaczcie, to jest ten krok, moi drodzy. Słuchajcie, ten krok, który tutaj widzicie, można obejść dołem. Dla wielu osób jest to emocjonujące. I co ciekawe, to ten łańcuch, którego trzyma ten pan, to jest nowy łańcuch, ponieważ ten stary się zerwał chyba 2 lata temu, jak pamiętam. Jakoś tak. Zerwał się wraz ze skałą. No, moi drodzy, no jakby ktoś był przypięty lążą wtedy do łańcucha i by się skała oberwała, no to byłoby, no, niefajnie. Nawet można byłoby powiedzieć, że byłoby tragicznie. Słuchajcie, jak ktoś się boi tego odcinka, to, moi drodzy, po prostu może to obejść dołem bez żadnego problemu, a krok jest duży. Pokażę Wam jeszcze jedno zdjęcie, to akurat jest z mojej wycieczki. Agata sobie stoi, widzicie, ona się nie bała, dziarska dziewczyna, w sumie no jak w wojsku pracuje, to jaka ma być. No i bez problemu przeszła, ale dla osób o krótszych nogach ten fragment jak najbardziej może być fragmentem trudnym i problematycznym, to jest całkowicie zrozumiałe. No i moi drodzy, następnie ruszamy w stronę skrajnego granatu, 2225 metrów. Najpierw w dół też jest taka dość ciekawa ścianka, którą trzeba zejść najlepiej tyłem, bo przodem się moim zdaniem za bardzo nie da. Jest łatwo, ale lekko wspinaczkowo, ja bardzo lubię ten moment. No i następnie, moi drodzy, podchodzimy 5-6 minut na skrajny granat. No i co? No i tak naprawdę jesteśmy za drugim odcinkiem Orlej Perci, czyli Kozi Wierch, Skrajny Granat. Ze skrajnego granatu jest przepiękny widok, który Wam teraz pokażę. Zobaczcie sobie. Oczywiście, słuchajcie, ja widzę tylko... O, poczekajcie.
Czekajcie, coś kliknąłem, ale chyba jesteśmy. Napiszcie do mnie, czy jesteśmy. Czy jest OK? No, napiszcie do mnie. Słuchajcie, napiszcie mi na Facebooku, czy mnie widać. Coś kliknąłem, coś mi się zresetowało, nie wiem co się stało, ale ja, że tak powiem, wydaje mi się, że jest OK. Jest OK, dzięki Przemek. Wiesz co, Marian, ja, słuchaj, to jest twoje subiektywne zdanie, ja się z tobą zgadzam ogólnie, że dla dużego chłopa, a ja cię, Marian, znam i ty jesteś duży chłop i ja też jestem duży chłop, to dla nas ten krok jest łatwy, bo mamy długie nogi. Ale uwierz mi, że jak nieraz miałem panie 1,55 m, 1,60 m, to dla nich ten krok jest trudny. Dlaczego ten krok jest dla nich trudny? No, bo ponieważ, moi drodzy, no co wam mogę powiedzieć? No, krótkie nogi, tak? Ale to jest bardziej kwestia psychiki, bo nawet kobieta 1,55 m da sobie radę. Słuchajcie, tutaj widać bardzo fajnie trasę, którą wcześniej się przeszło. Na środku z tą taką wielką dziurą to jest pośredni granat. I moi drodzy, schodzi się na prawo od tej dziury. Na lewo jest zadni, a to, co jest na prawo od pośredniego granata, to jest najwyższy kozi wierch, kozia przełęcz wyżnia i kozie czuby, które omawialiśmy sobie ostatnio, więc widzieliście sobie to wszystko. No, moi drodzy, ja też chciałbym was na jedno wyczulić. Słuchajcie, jeżeli chcecie iść na Orlą perć sami, to musicie wcześniej przejść inne szlaki trudne w Tatrach i być pewni właśnie tego, że dacie radę. Na przykład Marian, który tutaj się wypowiada, ja na przykład obserwuję Mariana, no bo tak powiedzmy Marian gdzieś tam zaczynał po Tatrach właśnie z nami. I mi się bardzo podoba, jak patrzę na rozwój Mariana. To jest taki typowy, właśnie rozsądny człowiek, który zaczął od bardzo łatwych rzeczy, stopniowo sobie trudności i sobie podnosi poprzeczkę. Tak powinna wyglądać kariera w Tatrach turysty. Nie od razu rzucać się na głęboką wodę. Być może dacie od razu radę na głęboką wodę, no ale problem się może okazać, jeżeli nie dacie rady, tak? Więc ja cię, Marian, serdecznie pozdrawiam. Widzę, co wrzucasz na Facebooka. Mamy się w znajomych, więc wiesz, no, summa summarum, muszę widzieć, bo obserwuję, jestem na Facebooku po prostu. I bardzo mi się podoba właśnie taki sposób rozwoju. Uważam, że to jest bardzo, bardzo rozsądne. Dobra, widoki ze skrajnego granatu. Mieliśmy. No i moi drodzy, tu się zaczyna mój najbardziej znienawidzony, tak? Użyję takiego określenia jak znienawidzony odcinek Orlej Perci. Przepraszam, napiję się, bo mi zaschło w gardle, ale super mi się gada. W międzyczasie, jak się nas zebrało trochę więcej, to chciałbym was serdecznie poprosić do polubienia mnie na Facebooku. Wpiszcie przewodnik tatrzański Mariusz Grewkowicz. Oraz na Instagramie wpiszcie przewodnik Mariusz, będzie to miłym podziękowaniem za moją pracę. Także zasubskrybujcie portal Tatrzański na YouTubie, żeby było można to wszystko obserwować później, bo oczywiście będę wrzucał nagranie z tego live'a. Oraz moi drodzy, polubcie portal Tatrzański na Instagramie. No wiesz, Marian, ja jestem szczerym człowiekiem. Byliśmy na kilku wspólnych wycieczkach. Myślę, że to wiesz. Ja zawsze po prostu jestem szczery, więc doceniam po prostu taki rozwój. Jest to słuszne. Okej, jakie szlaki trzeba przejść, by być turystą średnio zaawansowanym? No przed Orlą trzeba przejść wszystkie najtrudniejsze szlaki, tak? Czyli trzeba wejść na Rysy, na Chłopkę, na Przełęcz pod Chłopkiem. Lepiej najpierw na Rysy. Potem na Chłopka, no trzeba wejść na Świnicę jeszcze wcześniej, na Szpiglasowy, bo są łańcuchy. Trzeba się troszeczkę obyć, moi drodzy. Dobra, no to co? Jedziemy w takim razie. O, Rozalka się pyta, czy żleb kulczyńskiego jest trudny zimą. No, jest duże zagrożenie lawinowe, jak to w żlebach, Rozalko, więc no, trzeba zdecydowanie uważać. No, Orla Perć zimą to jest zupełnie inna zabawa, wyższa liga. To nie jest szlak turystyczny zdecydowanie. Dobra, moi drodzy, i teraz jesteśmy na odcinku, który jest równie trudny jak zawrat Kozi Wierch. Poza tym jest bardzo kruchy i co ciekawe, to był kilkukrotnie zamykany ze względu właśnie na kruszyznę. Na przykład w roku 1948 czy w roku 1966. Jest kruchy i wymaga remontów praktycznie po każdej zimie, dlatego należy szczególnie uważać na tym odcinku, moi drodzy. Był nawet pomysł, aby był on zdemontowany i udostępniony tylko z przewodnikami. Na szczęście pomysł upadł. Szczególnie niewdzięczny jest ten odcinek, moi drodzy, podczas burzy, bowiem ciężko się z niego wycofać, jest to praktycznie niemożliwe, a kiedyś istniało oznakowane przejście z Pańszczycy przez Przełęcz Nowickiego do Dolinki Buczynowej, no ale też się sypało i już go po prostu nie ma.
Więc moi drodzy, to jest bardzo, bardzo niewdzięczne i zejście ze skrajnego granatu na granacką przełęcz jest moim, że tak powiem, najbardziej nielubianym odcinkiem na Orlej Perci. Już Wam pokazuję jakieś zdjęcie, żeby było nie tylko ja, są ciekawsze widoki niż ja. Słuchajcie, jakbyście chcieli się wybrać w Tatry, to dzisiaj Portal Tatrzański wrzucił wiosenny obóz wędrowny, który się będzie odbywał w Boże Ciało 11-14 czerwca i ja będę miał przyjemność go prowadzić, więc serdecznie Was zapraszam. Wejdźcie na wycieczki.portaltatrzański.pl i zapraszam Was na obóz. Jak chcecie razem ze mną poznać Tatry, to będzie mi bardzo, bardzo, bardzo miło. Dobra. Tutaj, moi drodzy, mamy mniej więcej początek zejścia ze skrajnego granatu. Tutaj jest jeszcze przyjemnie, ale moi drodzy, przed końcowymi łańcuchami, które mamy do zejścia na Granacką Przełęcz, ja Wam już pokazuję te łańcuchy, tylko czekajcie, które to było u mnie zdjęcie? Zdjęcie 15 już dzisiejszego dnia. Okej, o, przed tymi łańcuchami, które teraz widzicie, to są łańcuchy, moi drodzy, praktycznie przed samą Granacką Przełęczą. To no, ja bardzo nie lubię tego miejsca, ponieważ tam, gdzie stoją te osoby na górze, to jest bardzo, bardzo krucho i żeby dojść do tych łańcuchów, trzeba bardzo, 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 ale to bardzo uważać, ponieważ jest niesamowicie krucho. Raz, że musicie uważać, żeby sami nie spaść, a dwa, patrzcie na innych. Moi drodzy, ja bardzo nie lubię egoizmu w górach. Bardzo, bardzo nie trawię egoizmu w górach. I jak widzę, że ktoś lepiej sobie radzi od innych i zbiega w tym momencie i zrzuca na innych kamienie, a uwierzcie mi, że po prostu te kamienie lecą w te osoby, które są na tych łańcuchach, no to po prostu czerwona kartka i po prostu teleport do schroniska. No, góry są dla wszystkich. Pamiętajcie, Orla Perch to jest szlak turystyczny. Jeżeli chcecie bić swoje własne rekordy, to idźcie o takiej godzinie, gdzie jest mało ludzi. Ja bardzo szanuję zawodowych biegaczy, którzy biją rekordy na Orlej Perci, ponieważ oni to robią w takich godzinach, żeby nie przeszkadzać innym turystom. Albo wcześnie rano, a zazwyczaj to robią późnym popołudniem, ponieważ tak przebiegają Orlą w około godzinę całą od zawrotu do Krzyżnego. Ja to szanuję, bo oni zaczynają o takiej godzinie, żeby nie przeszkadzać innym. Ale jak ja widzę takich egoistów, którzy o godzinie 12 są w tym miejscu, gdzie są tłumy ludzi i zbiegają, no to naprawdę ciężko. Piotrek się pyta, czy da radę przejść ten odcinek w połowie czerwca. No, tam jest jeszcze śnieg i to może być trudne. Oczywiście, no to zależy od warunków, wiesz jak to jest. No, w połowie czerwca jest różnie, ja nie jestem w stanie powiedzieć. Więc o tym pamiętajcie. No, więc słuchajcie, tak, no i schodzimy na Granacką Przełęcz i mamy przepiękny widok na Orle Turniczki i na masyw skrajnego granatu, który widzieliśmy tutaj sobie, zobaczcie. No, częściowo widzicie mnie, częściowo widzicie zdjęcie, no bo jest zdjęcie pionowe. Na lewo jest jedna z orlich turniczek, no i na prawo masyw skrajnego granatu, z którego zeszliśmy. I stąd już jest przyjemnie. Tutaj już jest przyjemnie na Granackiej Przełęczy, bardzo fajne miejsce, ja bardzo lubię tę przełęcz. I dalej już mi się podoba, moi drodzy, Orla Perć. Poza zejściem na tą przełęcz, który jest faktycznie niemiłe, no ale nie przez przypadek ten szlak, ten odcinek Orlej Perci był kilkukrotnie zamykany. Jasne, dobra. To wracamy. Ok. I jedziemy dalej. Słuchajcie, następnie schodzimy do żlebu. I żleb jest trudny. Już Wam pokazuję zdjęcie. Także zobaczycie częściowo mnie, widzicie? Słuchajcie, tutaj ten pan stoi nad miejscem, gdzie się urwała skała. I trzeba dać bardzo duży krok, który jest trudny i niebezpieczny, szczególnie dla niskich osób. Trzeba to zrobić umiejętnie i spokojnie. No, nie jest to łatwe miejsce. Jest zdecydowanie siłowe. Ja w ogóle uważam, że odcinek skrajny Granat Krzyżne jest tak samo trudny jak Zawrat Kozi Wierch. A gdy weźmiecie pod uwagę, że jesteście już po dwóch trzecich trasy, i to jest jeszcze trudniejszy, bo dochodzi zmęczenie. Raz, że już musieliście dojść na Zawrat. Nawet jak spaliście w schronisku, to jest to zawsze jakiś wysiłek. A jak startowaliście z Zakopanego, to w ogóle jest to bardzo duży wysiłek. Więc no, jest to miejsce zdecydowanie bardzo, bardzo czujne. I następnie, moi drodzy, dochodzimy do drabinki. Moi drodzy, to jest druga drabinka, która jest, no, może nie pod Orlą Basztą, ja ją tak nazywam, żeby, że tak powiem, było roboczo, ale to jest drabinka, którą się idzie do góry.
Moi drodzy, oczywiście musicie pamiętać, że odcinek od Koziego Wierchu do Skrajnego Granatu i przepraszam, w ogóle do Krzyżnego, Krzyżne Kozi Wierch przez Skrajny Granat jest odcinkiem dwukierunkowym, czyli musicie się liczyć z tym, że będą osoby też szły w drugą stronę, ale jeżeli chcecie naraz przejść całą Orlą Perć, to nie macie wyjścia i musicie się udać tą drabinką w górę. No bo po prostu tak idziecie. Drabinka jest krótka, bardzo łatwa, dojście do niej jest przyjemne. No, ja ją nazywam pod Orlą Basztą, choć jeszcze do Orlej Baszty jest kawałek, a sam szczyt Orlej Baszty ma 2177 metrów. Nie wchodzimy na niego, tylko go trawersujemy. Pokazywałem Wam go wcześniej na zdjęciu. I następnie, moi drodzy, mamy jeden z trudniejszych odcinków na Orlej Perci, gdzie dochodziło do wypadków śmiertelnych. Czy ktoś z Was wie, co to jest? Zaraz Wam pokażę zdjęcie. Czy została Ci kiedyś burza na Orle? Joanna, nie została mnie, ponieważ, szedłem w prognozy burzowe, ale startowałem o takiej godzinie, że jak już byłem na dole, to dopiero zaczynała być burza. Więc robię to rozsądnie, patrzę na pogodę, planuję, myślę. Po prostu trzeba mieć olej w głowie, to jest bardzo ważne przy Orlej Perci. Tak, zdarzało mi się, że były wycieczki, gdzie było zagrożenie burzowe, startowaliśmy rano, robiliśmy część Orlej, schodziliśmy i burza nas dopadła na przykład 2 minuty przed schroniskiem w pięciu stawach. Przemek, sama pościel Jasińskiego nie jest trudna, ale tak zwany kominek 12-metrowy pod Orlą Basztą, który sprowadza nas na pościel Jasińskiego, jest trudny. Ja już Wam ten kominek pokazuję na zdjęciu. O, możecie zobaczyć. To jest, moi drodzy, bardzo trudne miejsce na Orlej Perci, gdzie dochodziło do wypadków śmiertelnych. I, moi drodzy, także jeden z moich uczestników wycieczki miał tutaj, że tak powiem, incydent, ale słuchajcie, ja nie poszedłbym jako przewodnik na Orlą Perć bez asekuracji. Uważam, że robienie Orlej Perci bez asekuracji jest nieodpowiedzialne. I całkowicie jest mi obojętne to, że jakiś specjalista, samozwańczy, znachor górski zwraca mi uwagę, że idę z ludźmi na lążu i spowalniam ruch. To nie jest tor wyścigowy, moi drodzy. I naprawdę miejcie w poważaniu takie uwagi. One są zupełnie niepoważne, niepotrzebne. Jeżeli ktoś bardzo się spina, to niech sobie wystartuje wcześnie rano, niech będzie 5 rano na zawracie, ma całą Orlą dla siebie, przejdzie ją w 3 godzinki, to zanim ruch się zacznie, to on już ją przejdzie. Ale jeżeli jesteś sprinterem i idziesz o godzinach turystycznych, no to licz się z tym, że są inni ludzie. To jest, moi drodzy, miejsce, gdzie dochodziło do wypadków śmiertelnych. Szczególnie sama końcówka przed pościelą Jasińskiego jest trudna, ponieważ ukruszyła się skała i naprawdę jest bardzo mało miejsca na nogi. I tam miałem takiego pana, który miał krótkie nogi. Wziąłem go na linę, bo czułem, że może być coś nie tak. No i, moi drodzy, odpadł. Gdyby nie ta lina, jeszcze się lążą wpiął, więc miał podwójną asekurację. To gdyby nie szedł z przewodnikiem, no to już by go na tym świecie nie było. Dlatego, moi drodzy, asekuracja jest podstawą. Ja zawsze będę mówił, że jeżeli ktoś chce wprowadzić bezpieczeństwo na Orlej Perci, to jeżeli ktoś Wam wmówi, że bezpieczeństwo na Orlej Perci to jest wymontowanie łańcuchów i zrobienie jej z przewodnikiem, to wiecie, że to nie jest dla bezpieczeństwa, dla pieniędzy, czego ja bardzo nie lubię, ponieważ ja uważam, że udostępnianie Tatr jest fajne. Orla Perci jest szlakiem bardzo starym, zrobionym przez naszych praojców, można tak się wyrazić, że tak powiem. I, moi drodzy, jeżeli ktoś chce na Orlej bezpieczeństwa, to niech zrobi z tego via ferratę. Tak, żeby każdy miał lążę, uprząż i będzie super. Dobra. Więc mamy kominek pod Orlą Basztą, który sprowadza nas na pościel Jasińskiego. Tutaj można odpocząć i podziwiać przepiękne widoki, które ja Wam pokażę. Szczerze powiedziawszy, to nie wiem, czy to zdjęcie jest stricte z pościeli Jasińskiego, bo ciężko, wydaje mi się, że jest trochę dalej. Ciężko to stwierdzić, bo wiecie, jak jest w Tatrach. Ale zobaczcie, no taki jest widok z tego odcinka. No jest kosmos, jest bosko, co widać? Stawy miedziane, marchwiczną przełęcz, opalony. Koprowy, no wszystko widać. Jest cudownie, no jest widok. Sztos. Tak, Dominik, miejsce trudne, szczególnie za pierwszym razem. Mi się też zdarzało, że ludzi opuszczałem tam na linie. Robiłem sobie po prostu półwyblinkę zabezpieczoną jeszcze blokerem dodatkowo i opuszczałem na linię, żeby ludzie mieli bezpieczeństwo.
Tak, Maciej, burza jest nieodpowiedzialna i wycieczki należy planować tak, żeby burza nie dopadła nas na Orlej Perci. No ja powiem Wam, że byłem 42 razy jako przewodnik na Orlej Perci i nigdy w życiu nie zdarzyło mi się coś takiego, żebym ja musiał uciekać na granic z burzy. Ale to wiecie, no słuchajcie, pamiętajcie, że burza nie wie, że jesteś specjalistą od gór, prawda? Że jesteś przewodnikiem, ratownikiem czy kimkolwiek innym. No i moi drodzy, no oczywiście, że może dopaść, ale no słuchajcie, no jeżeli dobrze planujesz, to nie powinna ci burza dopaść. O, ale może cię dopaść, no to są góry, to jest przyroda, no nie można powiedzieć, że z przewodnikiem cię burza nigdy w górach nie dopadnie, bo wtedy bym po prostu skłamał. No, następnie moi drodzy, z pościeli Jasińskiego schodzimy za pomocą łańcuchów na stronę dolinki. Ojejku, czemu ja tu napisałem dolinki Buczynowej, nie? Ojej, bo ja, słuchajcie, mam sobie taki konspekt napisałem przed tym, żeby niczego nie pominąć. Oczywiście na stronę Pańszczycy schodzimy i trawersujemy, moi drodzy, Buczynowe Czuby. I aż dochodzimy do przełęczy Nowickiego. Ja już Wam pokazuję zdjęcie z tego miejsca. No to jest to miejsce. Słuchajcie, bardzo lubię to miejsce. Początek jest dość trudny. Siłowy, jest taki próg bardzo duży do pokonania. On sprawia duże problemy uczestnikom moich wycieczek. Trzeba się dobrze rozejrzeć. Na szczęście jest na tyle bezpiecznie, że nawet jakby coś się nogą sknęła, to raczej krzywda wam nie grozi. To jest bardzo fajne na pewno. A później jest taki prosty trawers i mocno trzeba wyjść do góry, więc jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Ja bardzo lubię trawers buczynowych czub. No i następnie dochodzimy do przełęczy Nowickiego, gdzie kiedyś była wspomniana, znakowana ścieżka, która prowadziła z Pańszczycy przez Dolinkę Buczynową. Zdjęcia, jak ktoś jest na Instagramie, można zobaczyć na Facebooku, na portalu Tatrzańskim, a później będzie zapis na YouTubie, więc zapraszam na YouTuba. No i moi drodzy, no ja Wam powiem szczerze, że nigdy nie próbowałem nawet schodzić z przełęczy Nowickiego do Buczynowej, ponieważ no, jest bardzo krucho śladów, ja nie widziałem po tej starej ścieżce. I pamiętajcie o tym, że w ogóle odcinek Skrajny Granat Krzyżny, no, jest bardzo trudny do wycofania się. Są tak naprawdę trzy miejsca, którymi możecie uciec. No ale one są dość trudne. Henryk się pyta, czy dałoby się zaznaczyć na przykład strzałką na zdjęciach w trakcie. To jest to. No wiesz co, ja nie mogę w tej chwili nic zaznaczyć już strzałkami, bo ja to przygotowywałem wcześniej te zdjęcia i je wgrywałem do programu, z którego dla Was nagrywam, więc nie jestem w stanie, ale słuchajcie, być może zrobimy taką audycję o zejściach awaryjnych z Orlej Perci. Na pewno nie za tydzień, nie za dwa, ale słuchajcie, no jest to do przemyślenia temat na pewno. Ale wiecie, słuchajcie, takie zejścia dla turystów, którzy nie mają doświadczenia pozaszlakowego i tak są za trudne, więc lepiej planować po prostu wycieczkę w pewną pogodę. Tak jest, dokładnie, Leszek. Dobra, słuchajcie, no i następnie mamy takie dojście do trawersu tutaj buczynowych turni, moi drodzy. No i tak naprawdę tych buczynowych turni zbyt wiele się nie dzieje. Czasem są łańcuchy, potem jest chwilę ścieżki, łańcuchy, ścieżka. Jest w miarę łatwo, trochę krucho, nie ma zbyt wielu emocji. No i sam trawers buczynowych turni moim zdaniem jest męczący fizycznie, szczególnie gdy się robi Orlą Perć od początku, ponieważ jest kilka zejść mocno, znaczy zejść mocno w dół, ogólnie schodzi się w dół, jest sporo stromych zejść, potem jest dużo takich wyjść, także dość stromych, więc robi się sporo w dół, sporo w górę i jest także kilka takich miejsc, które Wam teraz pokażę na zdjęciu, trudniejszych, takich ala kominków, ja to nazywam, możecie sobie zobaczyć. Patrzcie sobie na zdjęcie. No tutaj trzeba się trochę nachylić, wychylić, więc no nie jest łatwo i trzeba się troszeczkę, że tak powiem, wygimnastykować, żeby to miało rację bytu. No na pewno najtrudniejszy jest ten ostatni moment z łańcuchami, gdzie najpierw musimy bardzo dużo zejść w dół, żeby potem bardzo dużo wyjść do góry i dojść do miejsca, gdzie się kończą łańcuchy. I zaraz Wam pokażę to miejsce. Ogólnie uważam, że trawers właśnie buczynowych turni jest bardzo męczący fizycznie. Jest dużo siłowych, po prostu trzeba się opuścić sporo po łańcuchach. Potem jest sporo podejść, jest także zejście bez łańcuchów, gdzie trzeba zejść
terenem ala Żleb Kulczyńskiego, więc też jest czujnie, nogi są zmęczone, a noga zmęczona się nie trzyma tak dobrze jak noga niezmęczona, prawda? To jest jakiś klasyk z jakiegoś filmu, gdzie chyba trener gonił młodych piłkarzy, ale mniejsza z tym, napije się, że wodę oczywiście. Marian się pyta, czy ruszają wycieczki klubowe. No, nie jest to temat na teraz. Chcielibyśmy, żeby ruszyły na koniec czerwca. Na taką mamy nadzieję, no, ale zobaczymy, co się będzie działo, jak to będzie wyglądało. No, mamy nadzieję, że już będzie ta kolejna wycieczka planowana. Jeżeli nie na Słowację, no to przeniesiemy ją na Polskę. Tyle ci mogę zdradzić. Na ten moment więcej sam nie wiem, po prostu. Dobra, moi drodzy, no i kończą się łańcuchy, tylko łańcuchy się kończą, jak już mówię, jest takie strasznie męczące zejście, potem duże podejście i lądujemy mniej więcej tutaj. To jest jakieś już kilka metrów za końcem łańcuchów. Świetne miejsce, żeby ta szczególnie półka po lewej stronie, żeby zdjąć uprząż, żeby się rozpłaszczyć, rozszpeić i po prostu cieszyć się, że tak powiem, życiem. No i moi drodzy, stąd jest jeszcze śmiało około 20 minut na krzyżne. Najpierw, moi drodzy, że tak powiem, mamy taką fajną grańkę, a następnie, moi drodzy, bez trudności w poprzek trawiastych stoków ptaka i kopy nad krzyżnem dochodzimy na krzyżne. To taka fajna grańka, już Wam ją pokazuję. Bardzo ją lubią uczestnicy moich wycieczek. O, zobaczcie. Ona jest dosłownie bardzo blisko krzyżnego. Potem wchodzimy w trawers wymienionych przeze mnie punktów. No i schodzimy już. Najpierw schodzimy, potem minimalnie podchodzimy na krzyżne. Ogólnie dochodzimy na krzyżne, na tym się skupmy. Krzysztof pyta, Mariusz, powiedz głośno, gdzie można sprawdzić pogodę przed wyjściem. To częste pytanie na grupach. Będzie live w czerwcu, myślę, o burzach. Będę Wam mówił o burzach i tam więcej się skupię. Ja korzystam z trzech źródeł. Jeden, Mountain Forecast. Ir.no. Tylko Ir nie pokazuje burz. Bardziej jest dobry na zimę, bo lepiej pokazuje niż Mountain Forecast na słonecznienie. Forecast za to dobrze pokazuje opady i burze. I także jeszcze patrzę na IMGW, które jest podane na stronie TPN-u. Ponieważ tam jest czas na słonecznienie w godzinach podany, to się nieźle sprawdza, więc ja wyciągam średnią z tych trzech stron. Mountain Forecast, następnie IRNO i IMGW, to jest na stronie TPN-u, z tego korzystam, moi drodzy. Tak, Dominik, masz rację. Dominik napisał, że najtrudniejszy moment Orlej Perci to przejście z Przemyczy Krzyżnym do Zakopanego. Tak jest. No i co, moi drodzy? Dochodzimy na Krzyżne. Krzyżne ma 2112 metrów. To także przełęcz. Przepiękna do podziwiania widoków. Dużo miejsca na odpoczynek. Ale trzeba pamiętać o dalszej drodze. Moi drodzy, zejście do pięciu stawów wydaje mi się mocno zaniżone. Ja wam pokażę Krzyżne. Tutaj jestem z dziewczynami. Moi drodzy, chyba jest godzina 15, czy tam godzina 20 na znaku do schroniska w pięciu stawach. Mi się wydaje, moi drodzy, to stanowczo zaniżone. Ja bym powiedział, że trzeba dać prawie około 2 godzin. Naprawdę ja z bardzo osobami, które mega szybko schodzą, dochodzę w godzinę 20, to nie wiem, na palcach jednej ręki bym policzył takie wycieczki, a robiąc całą Orlą Perć 42 razy, trochę miałem przyjemności schodzenia z Krzyżnego. Tutaj widzę, że Rozalka pyta, jak się schodzi z hali gąsienicowej zimą. Bardzo fajnie, bo się zjeżdża na nartach, więc ja bardzo lubię, jest przyjemniej zdecydowanie, bo można na skiturach zjechać. No i moi drodzy, no zejście z Krzyżnego jest długie, moim zdaniem dłużej się schodzi szlakiem do pięciu stawów niż jest to podane na znakach. Trzeba schodzić bardzo szybko, żeby dać radę, a zejście w stronę pięciu stawów jest proste, ale trochę strome na początku i zejście do Murowańca jest bardzo długie, bardzo łatwe i bardzo nużące, szczególnie po całej Orlej Perci. Jeżeli waszym samym celem jest przełęcz Krzyżna i przejście przez Pańszczyce, to jest fajnie. Inaczej tak średnio, ale z Krzyżnego są piękne widoki, więc jak ktoś idzie tylko na Krzyżne, to polecam. I moi drodzy, to co wam powiem, Krzyżne to jest przełęcz. Ja to nagminnie spotykam, że ludzie wypisują na grupach facebookowych, że byli na szczycie Zawratu i szczycie Krzyżnego. Nie ma czegoś takiego. Patrzcie teraz na Krzyżne. To z moją ekipą z lipca minionego roku. O, panorama jest po prostu, no,
jak to mówił młodzież na wycieczkach szkolnych, sztos gituwa, cokolwiek to znaczy. W sensie fajnie, nie, no rozumiem, młody jeszcze jestem, to też rozumiem. No zresztą w sensie, trzeba być na bieżąco. Piękny baner portalu Tatrzańskiego, piękna ekipa. I słuchajcie, dla mnie, co dla mnie wyznacza fajną jakość przewodnictwa, bo widzicie te osoby? Z czterema osobami spotykam się w tym roku na obozie po Tatrach Wysokich. A ja mało już prowadzę po Tatrach wycieczek, więc jest to po prostu oni mnie namówili, żebym ja poszedł jeszcze w jednym terminie dla nich. I cztery osoby stąd idą ze mną jeszcze raz na obóz. Super, dla mnie to jest niesamowite, serdecznie Was pozdrawiam. To chyba świadczy o tym, że dobrą robotę robię. Ja nie będę sobie wydawał opinii, to Wy wydajecie o mnie opinię, a bardzo się cieszę, że się Wam przynajmniej w większości podoba. Dzięki wielkie, bo robię to dla Was i po prostu lubię. No i Krzyżne, panorama z Krzyżnego jest piękna, widać naprawdę wiele. Słuchajcie, ja nie jestem nauczony opowiadania panoram z głowy, ja też nie lubię opowiadać ze zdjęć, ale uwielbiam opowiadać na żywo. Jak ktoś jest zainteresowany, to na portalu Tatrzańskim dzisiaj też był live z wycieczki na Giemont. Tam dużo panoramy opowiedziałem, więc serdecznie Was zapraszam. No i moi drodzy, że tak powiem, doszliśmy do końca Orlej Perci. Ja zrobię małe podsumowanie, odpowiem na Wasze pytania. Możecie pytania zadawać tutaj, także kilka pytań sobie wypisałem. Niezbyt dużo, ponieważ dużo odpowiedziałem w trakcie. No i zapowiem Wam kolejny odcinek, więc myślę, że jeszcze 15 minut razem będziemy. Mam nadzieję, że ze mną zostaniecie, możecie zadawać mi pytania, śmiało jestem do Waszej dyspozycji. Przypomnę, że bardzo miło mi będzie, jak mi podziękujecie za moją pracę i polubicie moją stronę przewodnicką na Facebooku, wpisując przewodnik tatrzański Mariusz Grewkowicz. Polubicie też mnie na Instagramie, wpisując przewodnik Mariusz. Zasubskrybujecie portal tatrzański na YouTubie, wpisując po prostu portal tatrzański. Polubicie Instagram portalu tatrzańskiego. Będę... Jak ja to mówię lubić, będę ukontentowany. Zauważyłem, że Was śmieszy to słowo ukontentowany. No nie wiem dlaczego, nieważne zresztą. Słuchajcie, moje podsumowanie jest następujące. Największą trudnością Orlej Perci jest jej trudność fizyczna, nawet nie tyle co techniczna, ponieważ na szlak trzeba być bardzo dobrze przygotowanym. Siłowo, kondycyjnie jest to długi szlak, który męczy. Nie ma takiego jednego momentu, który nie wiem... Bardzo by Was zajechał, ale całość potrafi Was zajechać. Ja naprawdę widziałem osoby, które biegają dużo, jeżdżą na rowerze, chodzą po górach, więc no bez dwóch zdań. Drugą rzeczą, słuchajcie, jest to, o, czekajcie, żeby pamiętać o asekuracji na Orlej Perci, tak? To jest typowa via ferrata, więc ląża uprząż jest must have zdecydowanie. Prawdziwa uprząż via ferratowa, która ma absorber energii, który w razie odpadnięcia chroni wasz kręgosłup, jest moim zdaniem niezbędna i jestem za tym, żeby Orla Perć była przerobiona na prawdziwą via ferratę. Wiem, że jest to kosztowne, ale moim zdaniem warto byłoby nawet przez jeden rok pobrać wyższą opłatę za wejście do parku, żeby się zrzucili na to turyści. Jest to zdecydowanie warte swojej ceny. Nie wiem, ile to kosztuje, nie znam się na tym, na pewno nie mało. No, sam materiał, no i praca, tak, no praca, praca. No Orla Perć musiała też by być zamknięta, pewnie robiliby to odcinkami, ale moim zdaniem byłoby warto. Więc to jest takie moje podsumowanie Orlej Perci. Jak się na nią chcecie wybrać, to najpierw musicie przejść inne szlaki tatrzańskie, to jest bardzo, bardzo ważne. Wejdźcie na Rysy, na Świnicę, na Kościelec, tam nie ma łańcuchów, ale jest trochę trudności, trochę ekspozycji. Wejdźcie na Szpiglasową Przełęcz, możecie pójść przez Kobylarzowy Żlep na Małomocznik, też jest chwilę łańcuchów. Wejdźcie nawet na taki Giewont, zobaczcie, czy Wam się uda. O! Dorka pisze, że miłe spotkanie na szlaku dzisiaj, także serdecznie pozdrawiam osoby tutaj, miłe panie, które mnie zaczepiły na szlaku, fajnie było, to dla mnie jest miłe, że doceniacie moją pracę, pracę portalu Tatrzańskiego, jest to mega, mega, naprawdę strasznie to lubię. Moi drodzy, teraz przechodzę do Waszych pytań, Joanna pyta, jaką wielkość plecaka na taką całodniową wyprawę, Asiu... Nie wiem, no ja chodzę z 35 i moim zdaniem jest na Orlą nawet za duże, 25 litrów, ale no trzeba wziąć 3 litry picia, no bez dwóch zdań. Nawet jak mówicie, że mało pijesz, weź 3 litry, bo możesz się zdziwić. Dużo rzeczy energetycznych, polecam żele energetyczne i dużo słodkich rzeczy. Wiola, pytasz, co ile robimy przerwy? No, słuchaj, no to zależy od grupy, a co ile każdy robi prywatnie, no to co tyle, ile potrzebuje, no nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Okej.
Dobra. Tutaj Rita pyta, kiedy będzie odcinek o koniach. No, może będzie odcinek o koniach z Morskiego Oka. Zobaczymy. No, kiedyś będzie, moi drodzy. Ania, pytasz, jakie kupić raki? Odsyłam, było w sprzęcie zimowym na YouTube'a portalu Tatrzańskiego. A za tydzień będzie Q&A, to będę odpowiadał na wszystkie pytania. Będzie o Orlej Perci zimą, Don Pedro, więc spokojnie. Moi drodzy, pytaliście jeszcze, jak długo zajmuje przejście Orlej Perci całej. Słuchajcie, poczekajcie, bo nam się rozłącza Instagram, bo minęła godzina. Widzicie, jak ten czas szybko leci. Czekajcie, ja wezmę telefon do ręki i puszczę jeszcze raz. Ale telefon się zrobił ciepły. Dobra, poczekajcie, połączymy się z Instagramem, żeby oni też mieli. Chociaż lepiej oglądać na Facebooku. Dobra, moi drodzy, jak długo zajmuje przejście? 6-8 godzin z przewodnikiem samemu. Jak jesteście sprawni, około 6 godzin powinno wam to zająć. Czas średniej wycieczki to jest raczej bliżej 8 niż bliżej 6. Zdarzało mi się też nawet 5 godzin, ale to już wybitna wycieczka. Orla Perci tylko dla zaawansowanych czy początkujących? Słuchajcie, no, dla doświadczonych turystów tatrzańskich, nie dla początkujących. To zdecydowanie nie. Zdecydowanie, zdecydowanie nie. Pioron pyta, czy kask? Tak, zdecydowanie kask. Na tych zdjęciach, które widzicie, nie było kasku, ponieważ to był obóz od Tatr Zachodnich i go nie nosiliśmy. Ale ja doszedłem do takich wniosków, że będziemy to zmieniać w tym roku i będzie kask obligatoryjnie. Po prostu będzie trzeba nosić i tyle. No. Nie ma lekko. Moi drodzy, zdecydowanie Orla Perć to jest Orla Perć, to nie jest zabawa. Raz jak, słuchajcie, jak są wycieczki weekendowe na Orlą Perć z portalem, to wtedy jest kask i no raz jedna osoba dostała w głowę kamienie, miała kask, odszedł ode mnie z wycieczki, nic się nie stało, kask zdecydowanie must have. Okej. Drogi Mariuszu, co sądzisz o przejściach Orlej w celach bicia kolejnych rekordów czasowych? Myślę, że już to opowiedziałem w trakcie relacji. Jest mi to całkowicie obojętne, ponieważ jestem człowiekiem, który życiowo wychodzi z założenia, że jeżeli ktoś coś robi i to mi nie przeszkadza, nie sprawia, nie krzywdzi mnie ani innych osób, to jest mi to obojętne. Zatem jeżeli ktoś sobie biega po Orlej Perci dla rekordów czasowych, a robi to późno, ja pamiętam, bo akurat widziałem Filipa Babicza, który bił rekord Piotrka, nie pamiętam nazwiska tego pana, ale Filip Babicz jest rekordzistą, chyba mniej poniżej godziny zszedł zawrot krzyżne. I on to zaczął po południu, późnym popołudniem, minął tylko kilka osób i to jest coś, co ja szanuję, tak? Profesjonalista, Filip Babicz jest profesjonalistą zdecydowanie. Po prostu no, zrobił to po południu, żeby nie przeszkadzać innym ludziom. Ja tylko tępię egoistów, którzy po prostu biegną sobie, spychają ludzi, zrzucają kamienie, szczególnie na odcinku skrajny Granat Krzyżne, bo oni muszą biec i bić rekord. Nie, to jest egoizm i to się powinno tępić. Zdecydowanie, moi drodzy, nie lubię czegoś takiego, ale jak ktoś robi to z głową i innym nie przeszkadza, to niech biegnie. Nie mam z tym żadnego problemu. Ja jestem człowiekiem tego typu, że jeżeli robisz coś, co nie przeszkadza innym w normalnym życiu, to rób to jak najbardziej. Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem wolności, więc jak najbardziej polecam. Piorą się pyta, czy chodzę w wysokich czy niskich butach. No tylko w podejściówkach. Ja w ogóle nie uznaję wysokich butów do chodzenia po górach. No zdecydowanie bym nie poszedł w wysokich butach w góry, tylko zimą. No podejściówki są zdecydowanie no lepsze są. Słuchajcie, na takiej Orlej Perci robi się kilkadziesiąt tysięcy kroków. No wyobraźcie sobie, że taki but waży sporo mniej. No i automatycznie łatwiej się, prawda? No mniej stopa, bardziej stopa raz, że lepiej oddycha, bo to jest lżejszy but, a dwa, że po prostu jest lżej. Słuchajcie, nie kupujcie podejściówek starej daty, takich Salewu, na przykład Salewa Trainer model. One są strasznie twarde podeszwy, to się nie nadaje do chodzenia, absolutnie nie w życiu. Kupcie coś a la Scarpa Mescalito, czy La Sportiva TX3, TX4, mięciutkie buty, kapcie w góry, ale taka klasa. Salewa też pewnie ma takie buty, ale ja tam nie znam się na Salewy, na Salewach. Okej. Dzięki Joanna za miłe słowa, że podkreślam szacunek w górach. No ja jestem zdecydowanym zwolennikiem szacunku. Trzeba szanować siebie i innych ludzi. Słuchajcie, ja uważam, że szacunek jest ważny. Nie lubię braku szacunku, nie lubię też zazdrości od innych ludzi. Ja zawsze, gdy widzę lepszych od siebie, to staram się na nich wzorować i po prostu czerpać z ich wiedzy, tak?
Zazdrość jest czymś zupełnie małym, szczególnie jak się coś na przykład źle mówi o człowieku, którego się nie zna, z którym się nawet nie rozmawiało. Dla mnie to jest złe, tak samo jak egoizm w górach. To jest ta sama liga dna, że się tak wyrażę. Dobra, moi drodzy, czy tak, jakie szlaki należy przejść, to już powiedziałem. Świnica, Kościelec, wejść na Zawrat, na Szpiglasową, na Rysy, na Chłopka. I jak wam to nie sprawi problemów, to jesteście gotowi na Rysy jak najbardziej. Dobra, na wszystkie pytania zadane wcześniej z ankiet odpowiedziałem. Ja ich nie wypisałem dużo, tak jak wam mówiłem, ze względu na fakt, że no, ja już sobie po prostu dużo w trakcie opowiadałem. Więc myślę, że to jest jasne. Leszek mówi, że ma trainery, jeszcze są śliskie na skalę. No ja nie oceniam już jakości dalej, ale jakoś nie lubię twardych butów. Miękkie podejściówki. Macie, kochani, jakieś pytania? Czekam minutkę, puszczę wam jakiś widoczek. I czekam minutkę, jak nie będzie pytań, to kończymy. Zapowiadam wam kolejny odcinek, więc zostańcie jeszcze chwilę, wytrzymajcie i ciśniemy dalej, dobra? Już końcówkę. No, czekam na jakieś pytania, puściłem wam widoczek. A to dzisiaj, moi drodzy, jestem taki ekstra nabuzowany emocjami, bo prowadziłem wycieczkę online na Giermont. Ja to uwielbiam dla was pracować. To jest mistrzostwo świata. Lubię mówić w ogóle. No, to mi sprawia przyjemność, no nie? Monika się pyta, ile było wypadków śmiertelnych na Orlej Percie. Nie pamiętam, co do sztuki, ponad 100. Czyli Orla Perć ma 100, będzie miała 114 lat, w tym roku ponad 100, no to przynajmniej raz w roku ktoś umiera. Tak możesz sobie to zrozumieć. Dobra, moi drodzy, nie widzę więcej pytań, więc ja wam serdecznie dziękuję za dzisiejszą audycję. Zaraz ją zapiszę na Facebooku portalu Tatrzańskiego, więc będę was serdecznie prosił o udostępnienie tej relacji, żeby jak najwięcej osób się o niej dowiedziało. Moi drodzy, jeszcze Beata pyta, czy lepiej od krzyżnego do koziego, czy odwrotnie. Ja wolę odwrotnie, od koziego do krzyżnego, ale to nie ma znaczenia. Moi drodzy, więc ja wam jeszcze raz serdecznie dziękuję. Zapraszam was za tydzień na już dziewiąte rozmowy z przewodnikiem, gdzie będzie Q&A. Q&A polega na tym, że wy zadajecie mi pytanie, a ja na nie odpowiadam. Pytania będzie można zadawać poprzez story portalu na Facebooku i Instagramie. Story będzie pojawiało się od soboty i będzie trwało do poniedziałku, więc liczę na dużo pytań i pytacie o co chcecie, drodzy. O Orlą, o ubiór, będę o wszystkim odpowiadał. To jest odcinek tematyczny, więc ja mówię o Orle, nie odpowiadam jaką kurtkę wybrać, choć widzę ten komentarz, ale teraz będę wam na wszystko odpowiadał, czego tylko dusza wasza zapragnie. Więc moi drodzy, zachęcam was jeszcze ostatni raz do polubienia mnie na Facebooku przewodnik tatrzański Mariusz Grewkowicz, do polubienia mnie na Instagramie przewodnik Mariusz, do zasubskrybowania portalu tatrzańskiego na YouTubie, wpiszcie portal tatrzański i będziecie mogli, moi drodzy, zobaczyć to nagranie, które udostępnię i polubcie portal tatrzański także na Instagramie. Zatem, moi drodzy, ja wam serdecznie, serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się. Cześć. Miłego wieczoru. Do zobaczenia już niedługo. Trzymajcie się. Cześć.